Powracamy do rozpatrzenia punktu 7 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie ustanowienia 18 kwietnia Narodowym Dniem Pacjenta w Śpiączce. Sejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez pana posła Jarosława Katulskiego oraz przeprowadził dyskusję, w trakcie której nie zgłoszono poprawek. Przechodzimy do głosowania. Komisja wnosi o uchwalenie projektu uchwały zawartego w sprawozdaniu w druku nr 798. Przystępujemy do głosowania.